Pixar w pudełku. Jesteśmy gotowi do drugiego kroku na drodze do wzoru na współrzędne punktu paraboli. Spróbujmy na wyczucie. Wróćmy do ćwiczenia, od którego zaczęliśmy. Oto konstrukcja string art z wieloma liniami. Przejdę do nich. Zmieniają kolor. Tu jest jedna, tu druga, tu następna i jeszcze jedna. Każda z tych różowych linii może być opisana przez ułamek T wyznaczający punkt na linii. Gdy przesuwam różową linię w przód i w tył, zauważcie, że dotyka paraboli w jednym miejscu. Pisząc zatem wzór na określenie tego miejsca, znajdę to, czego szukałem. Wyraźnie widać to w tej wersji ćwiczenia, z której skorzystacie za chwilę, by rozwiązać kilka zadań. Tu użyję parametru T, by określić, o której linii z konstrukcji string art mówię. Zauważcie, że każda z linii tej konstrukcji dotyka paraboli w dokładnie jednym miejscu. W następnym ćwiczeniu będziecie musieli postawić hipotezę na temat położenia tego miejsca. Podpowiem, że hipoteza ma coś wspólnego z proporcjami segmentów, które powstają. Zaznaczyliśmy je kolorami, żeby było wam jeszcze łatwiej. Spróbujcie się domyślić, jaka jest ta relacja.